Spotykamy się kilka chwil po tym, jak zakończyliście koncert tutaj na scenie imienia Agnieszki Osieckiej, koncert Obywatel Jazz. Więc muszę zacząć od tego, jak Wam się grało na tej scenie, na której wcześniej występował też wielokrotnie Grzegorz. Grało nam się bardzo dobrze. Fenomenalna też, myślę, realizacja tutaj, oprócz akustyków z właśnie Programu trzeciego nasz Damian Popławski, który czuwał tutaj nad brzmieniem, nasz realizator. Na no, oprócz tego, no, był dresz emocji, oczywiście, była. Pewnego rodzaju trema, bo jednak y, mamy w pamięci to, jak, jak ważne rzeczy i niesamowite rzeczy właśnie związane z Republiką i z Grzegorzem Ciechowskim działy się w, y, po prostu tutaj, na tej, na tej scenie. W związku z tym, no, jest, jest, jest to taka, jest, to jest takie echo y, tych utworów y, 20 lat później w nieco innych odsłonach. No, cudowny wieczór. Warto też pamiętać, że część pierwszych utworów Republiki była nagrywana w ogóle w tym miejscu, więc to faktycznie miejsce bardzo republikańskie. A jak Twoje odczucia? No również niesamowita energia i, i, i fajnie, że, że można tutaj było w moim przypadku wrócić akurat na scenę, scenę Trójki, że, że znowu muzyka tutaj... Może opowiadać swoje historie ponad podziałami i, i że utwory Grzegorza ponownie mogą tutaj wybrzmiewać w kolejnych odsłonach, w kolejnych kontekstach. I, I także nasze autorskie utwory. Udało nam się dwa utwory dzisiaj zaprezentować z każdej z płyt. Także polecamy też zgłębić naszą autorską twórczość i, i, i zadumać się chwilę nad nią. A powiedzcie, skąd w ogóle pomysł, by sięgnąć po twórczość Grzegorza Ciechowskiego? Dwa takie wątki. Pierwszy wątek to nasi najbliżsi, którzy jak usłyszeli już zmasterowaną płytę właśnie Lunatyka, to niektóre otwory im się kojarzyły właśnie z, z klimatem Republiki. A drugi wątek to jest taki, który właśnie się zrodził tutaj. Mianowicie mieliśmy premierę płyty Lunatyk u pana Marka Niedźwieckiego, i on, właśnie słuchając, słuchając całości, powiedział, że niektóre utwory właśnie też mu przypominają klimat, właśnie republiki, nastrój. I powiem szczerze, że przez jakieś dwa lata praktycznie w ogóle nie myśleliśmy o tym. Nagraliśmy w międzyczasie drugą płytę, płytę bez końca, ale jak przyszła pandemia, mieliśmy nagle dużo, dużo więcej czasu odwołane wszystkie możliwe wydarzenia, koncerty. Bardzo aktywnie byliśmy też w tej pandemii w sieci, w sieci, grając różne koncerty takie domówkowe. Wróciliśmy po prostu do tego pomysłu, zaczęliśmy improwizować te utwory, grać je, nagrywać, sprawdzać jak one nam brzmią, jak, jak to wychodzi. I, I okazały się one nam bardzo, bardzo bliskie. Na tyle, że, że naprawdę no, czujemy taką mocną identyfikację z tym, co robimy, i mamy wielką, wielką przyjemność czerpania po prostu z doskonałych tekstów. Ze świetnych energetycznie utworów. Twórczość Grzegorza no to przede wszystkim twórczość Kajazona z muzyką rockową. Czy trudno było przełożyć to na język jazzu? E, tu nawet my się zaskoczyliśmy, bo jak e, popatrzymy na okładkę płyty, wczytamy się, kto grał na płycie Obywatel GC. Okazuje się, że sama śmietanka polskiego jazzu tamtych czasów. E, jest coś na rzeczy. No, jazz fusion, ten rok z jazzem, dzisiaj już w ogóle jest synteza taka stylów, że, że my się dosyć swobodnie w tym obracamy i, i to jest gdzieś na, dla nas bardzo naturalne połączenie, bo improwizacja po prostu jako język, jako rozmowa, dźwięki jako słowa i po prostu to się w każdej konwencji można tym bawić, także bardzo dobrze się w tym czujemy, bo możemy improwizować i to jest... Ten, ta wolność, a jaka to będzie stylistyka, to jest, to jest sprawa drugorzędna. A największe wyzwanie przy zabraniu się za materiału ciechowskiego i przełożeniu na język jazzu? Hmm. Nie, nie wiem, czy, czy tutaj to skojarzenie z jazzem jest takie hmm, bardzo jednoznaczne, bo to jest w sumie. E, My dosłownie jakby rozszerzamy te utwory i improwizacje. One wbrew pozorom mają bardzo mocno, że tak powiem, osadzony ten trzon, jeśli chodzi o linię melodyczną, właśnie interpretację. To jest taka rzecz, o którą bardzo dbamy, żeby po prostu tych piosenek nie przeinaczyć. I myślę, że to było największe wyzwanie, żeby w tym wszystkim stworzyć coś takiego, co będzie po prostu czymś nowym, ale jednocześnie będzie akceptowane przez tak oddaną i wierną Republice Grzegorzowi Ciechowskiemu publiczność. I tutaj zdarzałem się takie dwie bardzo częste śmieszne sytuacje, że przychodzą albo na te koncerty nasze przychodzą albo ortodoksyjni fani Republiki, którzy się zaciekawili i chcieliby nam przyłożyć po koncercie, ale jakoś udaje nam się za każdym razem zaprzyjaźnić. A drugi wątek jest taki, że przychodzi publiczność jazzowa, która lubi improwizację i jest zaintrygowana pomysłem zaraz, zaraz, jazz, Grzegorz Siechowski, jak? Zaraz, sprawdźmy to. No więc myślę, że wracając do pytania, najtrudniej, naj, najtrudniej było zrobić to za, zaaranżować to tak, wymyśleć to w taki sposób, żeby szanując ten wyjściowy, źródłowy materiał, stworzyć swoją opowieść. A to, że ograniczyliście instrumentarium do tylko dwóch instrumentów. To pomagało czy utrudniało? Dla mnie osobiście pomagało, bo mogło trochę w moim przypadku, bo gram na klawiszach i na syntezatorze basowym, czyli na dwóch klawiszach na raz, ograniczyć po prostu ilość możliwości, jaką mogę zrobić. Także ten, ten jazz nie mógł się tak mocno wkraść, no bo rąk trochę z, z brakowało. I lewa ręka, właśnie partię basu. Realizuje, no to już na tą improwizację jedną ręką to zawsze troszkę mniej jest i bliżej przez to jesteśmy piosenek, no bo tu jednak właśnie tą, tak trzeba dobrze tą granicą dysponować. Tak. Mm. Moim zdaniem właśnie ten kameralny skład bardzo pomaga, żeby nie zabrnąć brzmieniowo w coś, co jest już jakby kalką. Mm -hmm. To, to jest dla, dla mnie to jest taki klucz w ogóle. Jak wymyślam jakieś sobie projekty. E, kiedyś miałem taki zespół Fonowel, on też się składał, to było trio, grałem na perkusji i śpiewałem, ale na stojąco. E, Paweł Cieślak grał na minimugu i dominik, m, na, Figiel na gitarze. To była jakby gdzieś podobna koncepcja, żeby ten skład był nieoczywisty, bo on wymusza e, mm. po prostu. M, Oryginalne, oryginalne rozwiązania. Oczywiście one czasami są za bardzo przeintelektualizowane i się czasami wydają, to wydaje się za, za dużo, ale akurat wydaje mi się, że w tym przypadku ten nasz duet yy, no, udało nam się dotrzeć tutaj tą formułę. Zresztą pracujemy od pięciu lat wspólnie ze sobą. No dobrze panowie, dziękuję, nie trzymam was dłużej. Yy, dziękuję za piękny koncert. Yy, bolewski, Tubis... Yy... Twórcy koncertu Obywatel Jazz, który dzisiaj, kilka chwil temu zakończył się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim. Dziękujemy.